Cześć, na imię Mariusz i witam Was w naszej kuchni, a dzisiaj przyszedłem na przeszpiegi do kuchni, żeby zobaczyć, co Agnieszka robi na obiad. Oczywiście na obiad zgodny z dietą rozdzielną. I co ciekawe, są takie przepisy, z których można zrobić cały obiad, całe danie, gotowy obiad, który będzie zgodny z dietą rozdzielną i będzie na dodatek pyszny. Zapraszam na film. Zostańcie z nami. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i Pani Bożeno, Agnieszka się bardzo cieszy, że zapiekanka jest super. Okej, muszę Wam zdradzić już rąbek tajemnicy, przynajmniej pierwszą część muszę zdradzić, ponieważ cały dowcip polega na tym, że będzie to danie z jednego przepisu. A będą to pierogi. I co jest fenomenalnego w tych pierogach? Musisz docisnąć. W tych pierogach jest fenomenalne to, że dzieci mogą uczyć się gotować. Najpierw uczyć się, jak wykroić kółeczko, a potem jak zlepiać pierogi. Jest to fantastyczna zabawa dla dzieci, jak również nauka potrzebnych rzeczy, które przydadzą się w życiu. Aby zrobić pierogi, trzeba kilka etapów. Najpierw zrobić ciasto, potem rozwałkować, potem wykroić, potem włożyć coś do środka i zlepić, a na koniec ugotować. Oczywiście, jak zrobić te pierogi, to mamy przepis na naszym kanale. Kliknijcie kartę. Za chwilę tutaj będą lądować pierogi, które będą przygotowane do gotowania. Agnieszka właśnie wrzuca pierogi do garka. A jak długo się będą gotować? Ze 2 minutki, 3 od wypłynięcia. Już nową miseczkę masz, widzę. Ale ty moja też dobra. To już tak. Trzymasz w połowie pierożka i jak już dotyka wody, to puszczasz, żebyś się nie ochlapała. I nie wsadzać palców do wody. Tak. Jak już masz końcówkę, o, to wpuść teraz. Super. Już nie chcemy. Chciałam tylko jednego. No dobrze. Jednego było. Jednym z najbardziej istotnych elementów w czasie robienia pierogów to jest sztuka ich wrzucania do garka tak, żeby się nie poparzyć, czyli a, nie włożyć rąk do garka i dwa, żeby nie chlapnęło tak, że się oparzy ktoś. Także tego trzeba nauczyć dzieci, bo jak to się mówi, czego Jaś się nie nauczy, to Jan nie potrafi. I zapraszam Was, jak pierogi się już ugotują. A tutaj jeszcze akcja trwa. Dalej. Amela nie trafiła. Widzicie? Przyglądać się, jak mama łowi pierogi. Zaraz będziecie się uczyły łowić. Zobaczymy, jak ci to wyjdzie. Agnieszka mnie skorygowała i stwierdziła, że ona zna inne powiedzenie. Czego Jaś się nie nauczy, to Jan nie będzie umiał. Wybierzcie, którą wersję chcecie. Moją czy Agnieszki. Amelka wrzuciła jednego pieroga i stwierdziła, że chce go wyłowić. Pytanie, który to jest? Poczekaj, aż obcieknie. Najlepiej trzymać talerz sobie. Ja się nie chcę. Nie chcesz już więcej łowić? Ja chcę. Jeden wrzucony, jeden wyłowiony. Ja cię złapałam. Trzymaj, aż troszkę obcieknie i dawaj teraz. Cztery. Dobra. No to teraz dawaj 5. Jest ta śmietana. I pewnie jesteście ciekawi, co żeśmy napchali do tych pierogów. Z czym są te pierogi? To zobaczcie sami. W tym momencie. Mama, ile mam tych jagód nałożyć? Z łyżeczkę. Ojo, tylko ten miłodzik. Poczekaj. W tą stronę łap sobie. Najpierw zlep trochę u góry, a później tu boczki musisz. Ale patrz, bo jak krzywo zlepisz, wyjdą jagody.
i wsyp. Jeszcze oczypinkę weźmiemy. I teraz łapiemy tu od góry. Poczekaj. Tu najpierw łapiemy. Ściskamy. A teraz dokładnie wszystko paluszkami. Teraz złap tu. Czekaj, bo ta jagódka... Bo się rozlepi omyłka. Tyle wystarczy, mama? Chyba wystarczy. Dobra, to i no nie tak trochę. Jeszcze musisz go przyjrzeć się. Przypomniałem sobie jeszcze jedną ważną rzecz. Przecież nie cały rok są jagody. Nie cały rok jest sezon na jagody. W związku z tym, jak już nie ma sezonu na jagody, możecie zrobić sobie pierogi z kapustą. Kliknijcie kartę. Czy już wiecie, co jest fenomenalnego w tych pierogach? W tych pierogach jest to fenomenalne, że dzieci mogą je robić, mają taką sensoplastykę, a ponieważ są wakacje, nie ma zajęć, nie ma szkoły, to można zorganizować im taką fajną frajdę w domu. Dziękuję Wam za Wasz czas, który spędziliście razem z nami. Kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Na sam koniec polecam Wam jeszcze inne takie dwa przepisy, które są oczywiście gotowymi daniami. I są to na przykład pierogi z kaszy oraz fuczki bieszczadzkie. Naprawdę fantastyczne z jakimś sosikiem. Do zobaczenia. Na razie. Hej, pa! 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 Będzie pycha. Na pewno. Yummy. Będzie pyszna. Jest cukier czy cukier pudar? Erytrytu.